kończymy tą posiadówę. Kurczę, zamiast zwiedzać te Mazury, to cały czas siedzimy i jemy rybkę, ciasteczko albo coś. Generalnie fajnie sobie posiedzieć, spokojnie. I teraz to też, jeśli chodzi o mnie, to rzadko się tak zdarza, że jest tak spokojny wyjazd jak ten. Po prostu mamy dużo czasu i nigdzie się nie śpieszymy. A pogoda dopisuje, nie musimy się obawiać niczego. Do domu też jest niedaleko, bo możemy na skróty stąd po prostu pójść bombą i za 20 minut być w domu. Nie? Dobra, teraz wrócimy, bo zboczyliśmy z trasy, więc wrócimy na wyznaczoną trasę i pojedziemy teraz do Mikołajek boczną drogą. Będzie widokowa, a później jedziemy stamtąd gdzie? Nie wiem w zasadzie gdzie. Muszę zrobić mapkę. A to opowiem wam już na motocyklu. Łukta. Tu, kochani, będziemy zjeżdżać w Łukcie na kierunek Mikołajki, w taką boczną drogę, ale zobaczcie, w Łukcie jest, przepływa rzeka, gdzie są spływy kajakowe. Krutynia, jest to jedna z najpopularniejszych rzek właśnie na spływy kajakowe. Bardzo polecam, fajna infrastruktura i ładne widoki. Tu też już trochę pływałem. Byłem kiedyś, więc jak się macie ochotę, to warto kajaczkiem sobie tutaj się przepłynąć. Tu skręcamy 609 na Mikołajki. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo mamy w Mikołajkach, dzisiaj rozpoczął się rajd polski i w związku z tym może być dużo turystów i właśnie fanów rajdów, gdzie będziemy przejeżdżać. Mam nadzieję, że nie będzie to tak źle, ale już widzę, że samochodów jest po prostu mnóstwo, które tu jadą. I jak widać, rejestracje nie tutejsze. Teraz mamy tutaj, kochani, taki urokliwy kawałek. Odcinek jezdni drogi przez mazurskie lasy, zabudowa mazurska, ładne widoczki, górkę, podgórkę, no po prostu ładne, typowe mazurskie widoczki. Jezior z tej drogi nie widać niestety, ale sama droga w sobie jest naprawdę urocza. Jeśli byście chcieli, to jeszcze możecie sobie tutaj zjechać, jak są fajne drogowskazy na jakiś ośrodek czy coś, to warto zajechać, bo przeważnie w ośrodkach są ładne miejsca przygotowane, gdzie możecie sobie wypić kawkę. Zobaczcie, jak pięknie. Po prostu Mazury. Z górki pod górkę. Piękna sprawa. Do Mikołajek 9 km tej trasy to jest w ogóle mało, bo ta trasa tutaj to ma jakieś, nie wiem, 16 km takiej uroczej samej tej trasy jest. Nie ma jej za dużo, ale bądź co bądź, delektować się samą drogą można. Jest to fajny odcinek. O samych Mikołajkach nie będę wam za dużo opowiadał, ale dojedziemy, to wam pokażę. Zajedziemy i zrobimy zdjęcie w porcie i jeszcze w kilku miejscach. Właśnie wjeżdżamy w Mikołajki. Tu w prawo, jakbyśmy pojechali, to byśmy dojechali do przeprawy promowej w Wierzbie. Mniej więcej na tym półwyspie, na którym byliśmy i gdzie droga prowadziła tam, gdzie jedliśmy. To było takie miejsce, gdzie niedaleko już można było dojechać. Tutaj, tam z tyłu widać te jeziora, jedno za drugim tak naprawdę. Nie widać dużego jeziora, ale za chwilę dojedziemy do takiego miejsca, gdzie będzie widać jezioro i na jeziorze pływającą restaurację. To jest ciekawa też opcja. Tu po prawej macie ośrodek, w którym warto się zatrzymać. Ładny ośrodek,
nie za drogi, więc tutaj często motocykliści przyjeżdżają. Jest to kamperowcy, a tu macie widok na jezioro, na najbogatsze hotele w Polsce. I tu już jest bardzo, 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 bardzo wypoczynkowo, kurortowo. Zobaczcie, tu po prawej jest na dole plaża miejska Mikołajki za tymi budynkami. No niestety nie widać, ale może zjedziemy chociaż na chwilkę, żeby wam pokazać. A, chyba nie, to może nie tu dokładnie. Nie trafiłem, albo po prostu na plaży już stoi ten właśnie budynek. A zobaczcie. Ta, chyba tak jest, że to była plaża. No to jest port mikołajski z tamtej strony trochę, ale kozackie miejsce nad jeziorem. Tu jest to ta bogata Polska. Laksa, dawaj dalej pojedziemy. Chodź. Ta bogata w turystykę właśnie miejsce, gdzie no, w porcie jachtowym można sobie zobaczyć jachty i wszystko, zatrzymać się tam. Na górze są te domki, które wam mówiłem. Tutaj też są restauracje. No piękne miejsce, jeśli chodzi o to, zobaczcie, to po prostu jest typowo, wypoczynkowo, kurortowo, bajka. Pokazuję wam tak naprawdę troszeczkę tutaj te całe Mikołajki tak od tyłu, wiecie, bo tak naprawdę tutaj nikt nie przyjeżdża. Jak się przyjeżdża, o, patrzcie, kafura. Jak przyjeżdża się motocykliści, jak przyjeżdżają, to nie przyjeżdżają tutaj, gdzie my teraz wjechaliśmy, tylko wjeżdżają tam w centrum i tam jest główny deptak po drugiej stronie. Tutaj jest spokojnie, tu można sobie nocleg wziąć i w tym deptaczkiem dookoła można sobie dojść tam do tego. Zobaczcie, jakie samochodziki stoją na parkingach, motorki. O, takie właśnie. Nie będziemy daleko jechać, bo tutaj sobie zawrócimy i zaraz wam pokażę dalszą to, chociaż tenerką mógłbym się śmiało tam przebijać dalej. Kurde, nie bardzo mi się zajechało. O, tu jest pomostik jakiś. Te pomosty to wszystko jest prywata, nie? To są portowe sprawy. Hotelowe tutaj, powiedzmy. Ale no, jest nieźle. Jedziemy teraz w centrum Mikołajek. Oczywiście cały czas, słuchajcie, zwiedzanie z siedzenia motocykla. Mam nadzieję, że Laksie się też podoba, ale jakbyśmy mieli tutaj łazić, to po prostu nigdzie byśmy nie dojechali, bo trochę to wszystko trwa. Zobaczcie, tutaj jakiś park ładny. No, może inaczej, ładny był, ale i tak czy inaczej zagospodarowane miejsce jest, gdzie połazić troszeczkę. No tutaj te apartamenty po prawej do wynajęcia, ale tu park też do pochodzenia fajny jest. O, proszę bardzo. Wjechaliśmy trochę od tyłu. Hotel Mikołajki. Ogólnie Mikołajki to takie miejsce dla tych, którzy po prostu lubią sporty wodne, nie? To, co widzicie tam za tymi, to wszystko parkingi. A tutaj same miasteczko. Ogólnie zimą to tu jest lipa, nie? To tutaj nic się nie dzieje w zimie. Zupełnie się nic nie dzieje. Miasteczko jest wtedy martwe. Czekajcie, muszę się ogarnąć, gdzieśmy wyjechali. A, dobra. Tam jest deptaczek. My troszkę inaczej. To, co jest fajnego w Mikołajkach, to tutaj nigdy się nie będziecie nudzić, jeśli jest lato, jak przyjedziecie latem, bo jest po prostu ładnie i tylko tyle, że musicie sobie znaleźć atrakcję taką, którą lubicie i tyle, i to wszystko. Ale zobaczcie, jest przepięknie, nie? Mazursko. Rewelacja. Trochę fajnie, bo dzisiaj jak tutaj jesteśmy, to poczujemy trochę z Laksą
klimatu wakacyjnego. Mam nadzieję, że troszeczkę dla was też się on udzieli. Może lody? Lody? Nie, lody! To chodź, tam staniemy. A jak tam Mikołajeczki to? I lody w Mikołajkach. No zjemy. Zupełnie. Lody. O kurna, czemuś taki wielki wziąłem? No ja nie wiesz. Człowieku. Proszę, masz, papie, bo ty chcesz pierwszy. Ty bardzo ci się lodowa chciała, proszę. Czemu łapać? To jeszcze jednego. Mówiłem. Niech pani mniejsze zrobi, bo to jest. A ukręciło się? Ukręciło się. No dobra. Mamy tego wyrzucić. Dzięki. Trzeba wziąć znaczy, ten. Już wiem, o co będę wyrzucał. Takie lody. Na moją korzyść, to jest rabat. Wszystkiego dobrego. Były lody, smakowite, to pojedziemy jeszcze, pokażemy wam mazurskie klimaty, czyli Mikołajki jeszcze od środka i miejsce, w którym powinniście zrobić sobie zdjęcie. Tu na plaży, o. Tutaj mało ludzi przyjeżdża z tej strony w ogóle. Jak wszyscy przyjeżdżają, to wszyscy się ładują tam, bo tam jest te centrum całe takie, no nie? Wszystkie restauracje i wszystko to jest właśnie tam. Wieczorami tutaj powiem wam kozacko, fajnie sobie przyjechać, bo jest ciepło, jest dużo restauracji i przeważnie dużo się dzieje. W sensie takim, że są koncerty,
jakieś takie rzeczy, nie? Także to super, warto tu przyjechać, nie? Noclegi czy coś to znajdziecie, bo tu co drugi dom to każdy pokój jakiś ma do wynajęcia. Przejedziemy się tak szybciutko, strzelimy jakąś jedno zdjęcie może tylko i jedziemy dalej. Nie będziemy tutaj, że tak powiem, kwitli. Ale zaraz wam powiem, to jest obowiązkowe miejsce, gdzie powinniście zajechać i zrobić sobie zdjęcie. To jest właśnie tu. Tu jest centrum, jest rybka. Tam. O, proszę bardzo. I każdy pod rybką, jak był w Mikołajkach, to powinien zrobić sobie tutaj zdjęcie. I zaraz my też sobie takie zdjęcie zrobimy. Tylko musimy się tam dostać. O. Trochę pod słońce, cholera. O, jest rybka. I będzie foteczka. Selfiaczek i lecimy dalej. Foteczkę zrobili i lecimy dalej. Jakbyście chcieli tutaj w centrum zjeść, no to też zjecie. Teraz jest taka godzina, że ludzie już troszeczkę po pracy albo poszli po właśnie siedzą na jedzonku, odpoczywają trochę. Dlatego może troszeczkę mniej ludzi, ale ogólnie to tutaj zawsze jest pełno ludzi. I cały główny deptak jest tutaj w prawo. Kiedyś tutaj można było wjechać, no teraz już wjechać się nie da. W każdym razie tu jakbyście chcieli zobaczyć, to tam dalej jest po prostu taki deptaczek, jedzonko. Tu motocykliści stają, o, jak widzicie. My tu wjeżdżać nie będziemy, tu jest główny port, więc po prostu tylko chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Jedziemy dalej. Tam jest dobre jedzonko i dobra lemoniada. A tu jest główny deptak taki. Niedługi, także tutaj tak naprawdę to za dużo nie pochodzicie. Dobra, jedziemy dalej i zobaczymy już teraz znowu Mazury, trochę te bardziej dzikie, takie mniej kurortowe niż tutaj. Jakbyście kiedyś chcieli jechać... O, może asfalt tam zrobili? Może jest zrobiony, w każdym razie w normalnych warunkach do Rynu, tam dalej droga na wprost, to był kiedyś straszny dziurawiec. Nie wiem jak jest teraz, bo widziałem, że coś tam, nowy asfalt jakiś. Że robi się, kurczę, upał nie do zniesienia. 15 godzina, 16 prawie, a upał jest taki, że kurczę, ledwo siedzę na tym motocyklu. Ciekawe ile jest stopni. 31. O, w mordę. Gorąco. Wolałbym chyba pływać tu w jeziorku. Fajnie, bo widzę, że budują jakąś ścieżkę, pewnie rowerową, będzie na pewno kozacka. Dojeżdżamy do Orzysza i w zasadzie od Orzysza odbijemy tylko parę kilometrów na taką wieżę widokową, no, ale to jeszcze kawałeczek.